Działo się to w średniowieczu. Ówczesny Torun nawiedziła plaga żab. Jedni twierdzili, że spełniła się klątwa starej żebraczki, którą wygnano z miasta. Trzeźwo myślący obywatele uważali, że to wina letnich powodzi. Niezależnie od domysłów mieszkańców, żaby były wszędzie, w każdym domu, kościele, a nawet w ratuszu. Mieszkańcy nie mogli normalnie żyć i mieli dosyć tej sytuacji, dlatego wymusili na burmistrzu i radzie miasta podjęcie działań w celu pozbycia się żab. Burmistrz obiecał oddać rękę swojej córki Kunki oraz solidną zapłatę temu, kto uwolni miasto od żab. Akurat w tym czasie płynął Wisłą młody filisak imieniem Iwo. Miał lipowe skrzypki o cudownych umiejętnościach. Zagrał więc na nich i oczarował żaby, które jak pijane podążały za głosem skrzypek. Tym sposobem filisak wyprowadził żaby z miasta na przedmieście Mokre. Burmistrz dotrzymał słowa i wkrótce odbyły się zaślubiny Kunki z Iwem. Po paru wiekach mieszkańcy Torunia ufundowali legendarnemu flisakowi pomnik.